Drodzy panowie, kiedyś mi się wydawało, że kobieta robi coś takiego, jak na przykład strzela focha. Że kobieta strzela focha, bo jest niezadowolona, lub jest, skoro jest niezadowolona, to strzela focha. Natomiast chcę sprostować tę informację. Jeżeli kobieta z naszego punktu widzenia, z naszego męskiego punktu widzenia nie ma dobrego humoru, to wcale nie znaczy, że kobieta jest niezadowolona. To wcale nie znaczy, że ma focha. To wcale nie znaczy, że jest obrażona. Jeżeli kobieta akurat się zachowuje nie w taki sposób, w jaki myśmy przywykli lub w jaki nam się wydawało, że kobieta mogłaby się zachowywać, gdyby nas kochała nad życie, to wcale nie znaczy, że ta kobieta, jeśli nas kocha nad życie, jeżeli kobieta kocha nad życie, to wcale nie znaczy, że się będzie zachowywać tak, jak my oczekujemy od faceta, że facet, który kocha nad życie, to się zachowuje tak, jakby kochał nad życie, a kobieta kocha nad życie, to się zachowuje zupełnie inaczej. I kobieta kochająca, możliwe, że czasami strzela focha, możliwe, że jest czasami niezadowolona, możliwe nawet, że czasami jest rozczarowana, ale to wcale nie znaczy, że to się zdarza tak często, jak się wam, panowie, wydaje. To się nie zdarza tak często, jak to się nam, drodzy panowie, wydaje. Mnie się kiedyś wydawało, że kobiety często mają focha. Nieprawda. One wprost przeciwnie. One bardzo rzadko mają focha lub są w stanie niezadowolenia. Odwrotnie, jak kobieta bardzo, bardzo kocha, to ona nawet nie wie, jak to przekazać. Ona chce po prostu, żeby on zrozumiał, jak ogromną rolę on odgrywa w jej życiu. I dlatego czasami kobieta nie potrafi tego przekazać. Ona by bardzo chciała przekazać swoją ogromną, niezwykłą, szaleńczą miłość, swoje oddanie mężczyźnie. Ona by bardzo chciała temu mężczyźnie wszystko przekazać, ale nie bardzo wie, jak to zrobić. Jest tym tak skrępowana, że z naszego punktu widzenia czasami wygląda to jak foch lub niezadowolenie. Dlatego, drodzy panowie, chcę wam powiedzieć, że kobiety się zachowują zupełnie inaczej niż to, co rzeczywiście przeżywają. Dlatego uwaga! Jeżeli kobieta jest zadowolona i szczęśliwa, to znaczy, że jest bardzo niebezpiecznie, że to jest bardzo niebezpiecznie. I dlatego, kochani, zdrowie wszystkich kobiet, które kochają i tego nie okazują tak, byśmy chcieli.